spotykam się z bardzo trudnym zjawiskiem. To trudne zjawisko nazwałbym oczarowaniem. Jak ktoś się skupi nad sobą, jak ktoś postanowi, że się zmienia, podejmie taką decyzję, to nagle się zmienia. Nagle ten cały świat mu się zmienił. Nagle mu się wszystko zmieniło, on podjął decyzję, od dnia dzisiejszego będę zupełnie inny. Będę zupełnie co innego jadł, będę co innego pił, będę co innego robił, będę co innego. I kochani, ten zachwyt, taka nirwana, takie olśnienie powoduje, że on wie, że jego życie teraz się zmienia. Jego życie staje się zupełnie inne. On się staje inny. Że ten świat robi się piękny, że to szczęście go ogarnia. W całości go ogarnia szczęście. Glück. Nirwana. I po tym cudownym okresie uniesienia, po tym wysokim locie, nagle się okazuje, że te wszystkie postanowienia, których miał 6, 7, 8, 9, 10 do wypełniania, że w ciągu dnia będzie rano wstawał, będzie mył zęby, będzie się czesał, będzie się kolił, będzie... Oczywiście zmieniam, żeby nie przedstawić tych decyzji, które ludzie podejmują. Podejmują, że będą to robić codziennie, będą poświęcać 3, 5, 7, 10, 15 minut, pół godziny, wychodzi im, że całą godzinę będą codziennie poświęcać po to, żeby się zmienić, żeby się uczyć, żeby osiągać swój cel. Okazuje się, że bardzo szybko z tych 10 postanowień wykonują 3, 2, 1 lub stwierdzają, że jakoś tak się dziwnie złożyło, że po tym okresie uniesienia, kiedy wykonywał te wszystkie ćwiczenia, kiedy rano wstawał, wkładał dresik i biegał, kiedy rano wstawał, golił się, uśmiechał się do lustra, mówił sobie miłe rzeczy, że z tego szczęścia, które już mu się wydawało, że osiągnął, że nie wypracował, ale osiągnął szczęście, zostaje bardzo niewiele. A potem się pojawia rozczarowanie. Bo miało być tak dużo, było tak dużo i to nagle znikło. Nagle nie mam czasu na to, żeby umyć zęby. Nagle nie mam czasu, żeby rano wstać. Nie chce mi się rano wstać, włożyć dres i pobiegać. Nagle mi się nie chce wziąć podręcznika i pouczyć kilku słówek. Nagle mi się nie chce powiedzieć sobie do lustra: witaj, jesteś cudownym człowiekiem i dzisiaj zaczyna się twój kolejny piękny dzień. Korzystaj z niego z każdej minuty. Nagle uważam, że to jest śmieszne, bezsensowne i wracam do tego, co byłem. I tak jest z większością, kochani, tak jest z większością. Po okresie euforii następuje szarówka i upadek. Dlatego, kochani, proponuję wam, abyście zamiast stawiać sobie takie ogromniaste cele, postawili sobie 3 malutkie i z tych 3 wykonywali wszystkie 3. Zamiast 10, które jesteście w stanie wykonać, postawcie 3 i wykonujcie 3 malutkie. A będzie troszeczkę lepiej. Będzie już ciut lepiej od 3. Nie od 13, 30 czy 10. Jak możesz 10, postaw sobie za cel 30% tego, co możesz, i zrób te 30%, a wtedy będziesz zadowolony, że wykonałeś i że dotrzymałeś sobie słowa.
polecam. Z okazji wakacji życzę Wam 30% szczęścia.